Ty, jak ten czas szybko zapierdalam. Kolejne albumy osiągają już dziesiątki. Już omawialiśmy dwa, które były z 2014. Choć ten o nazwie Restoring Force, czyli trzeci album Of Mice and Men, no jest też dość mocnym kandydatem do najlepszego albumu tego roku. Choć z tego co widzę, to na przykład w pudełkowej wersji jest tam napisane tam drobnym druczkiem, że jest Ink 2013, choć trzeba też pamiętać o tym, że nagrywki do albumów zaczynają się gdzieś tak troszeczkę wcześniej, tak pół roku przed, czy tam pół roku, czy tam rok wcześniej przed wydaniem oczywiście oficjalnego krążka, więc tutaj może to być złudzące. Ale Restoring Force to niewątpliwie dość ważny album w karierze Of Mice and Men. Cóż, nie da się ukryć, że Of Mice and Men za czasów, kiedy to frontmanem był Austin Carline. Tak, ten sam Austin Carline, który był pierwszym wokalistą Attack, który oczywiście musiał zejść w cień ze względu na swój stan zdrowotny. Już nie słysząc o tym, że następca Restoring Force to już w ogóle był w agonalnych bólach robionych. Ale powiem szczerze, że ten następca Restoring Force też jest dobry, tylko jest mocno niedoceniany. Nie da się też ukryć, że album ten osiągnął ogromną sprzedaż, co sprawiło, że zespół stał się nieco bardziej ceniony, nieco bardziej popularny. Już chyba nie wspomnę, co bycie supporterem na zimowej trasie Linkin Park, która co prawda no, nie doszła do pełnego skutku z powodu złamanej kostki Chestera Bennington'a świętej pamięci, no ale, ale trzy koncerty kudy wystarczyło, żeby uzyskać kontakt ze samym Mike'iem Shinodą, plus jeszcze sam Austin Carline wykonywał jeden z utworów Linkin Park. I chyba mi się wydaje, że to Faith. Zresztą można oczywiście chyba to zobaczyć na kanale Linkinów, z któryś oczywiście z odcinków Link LP TV, w którym to można oczywiście zobaczyć skrawki. Warto zaznaczyć, że oprócz samego Linkin Parka również Of Mice and Men występowało również razem z Razor Gaze'em, czyli punkowym zespołem, do którego kiedyś też przejdziemy. No i właśnie nie da się ukryć, że ta płyta przyczyniła się w jakimś stopniu do popularności tego zespołu. Obecnie wokalistą jest Aaron Powley, który oczywiście zastępuje Austina. Całkiem dobrze, biorąc pod uwagę, że czyste wokale to naprawdę jego specjalność. Tak, Aaron jest już od początku tego zespołu i został właśnie wytypowany przez Austina. I stąd też obecnie on jest też wokalistą. No ale zanim przejdziemy do tej płyty, która już w tym roku obchodzi swoje 10 lat i jest naprawdę bardzo super i bardzo przystępna, i tak wiem, wypada tu książeczka z tego Jewel Case'a, zwłaszcza, że to jest egzemplarz używany, to trzeba ją bardzo przybliżyć i zobaczyć, co sprawia, że ta płyta stała się bardzo dobra. No i na dodatek super przystępna. Zaczynamy nieco z mocnej rury, bo oczywiście mocniejsze kawałki na tej płycie są i do nich przejdziemy za chwilę, od Public Service Announcement, który oczywiście ma tu naprawdę dużo bardziej mocnych metalcore'owych brzmień. Choć trzeba zaznaczyć, że płyta jest tutaj przystępna jak na warunki metalcora, do czego przejdziemy za chwilę, choć trzeba przyznać, że początek otwierający utwór po prostu, no widać, że takim powerem tutaj no kopię dosłownie. Austin Carline oczywiście okazuje, i to jeszcze za czasów, kiedy to ten jeszcze nie widział się, kogo już nie wierzy, oczywiście swoje wokale, i to bardzo mocne wokale, której nie da się... Zresztą jego łagodną część też omówimy za chwilę, bo przyjdzie na to od razu jeden z pierwszych singli promujących tą płytę. No i tu pojawia się jeden z promo singli, jakim jest Feels Like Forever. To jest dosłowne arcydzieło, jeśli chodzi o utwory tak przystępne, że każdy by mógł je przesłuchać bez najmniejszego problemu. Nie dość, że mamy bardzo dobre melodyjne wokale od samego Austina. No, co prawda też chyba Austin też śpiewa właśnie w wersji akustycznej, która jest dołączona do wersji deluxe od
którego przejdziemy pod koniec filmu. No i na dodatek jeszcze tutaj mamy tu przepiękne gitary. Oczywiście te czyste, bardziej melodyjne wokale są mieszane nieco ze screamosami. Feels Like Forever tworzy coś takiego, że człowiek chce wejść w ten metalcore'owy świadek. Można by powiedzieć, że to jest przykład, jak robić bardzo dobry, przystępny utwór. Zresztą jest to jeden z moich ulubionych utworów w dyskografii Of Mice and Men, więc nie da się ukryć, że do dnia dzisiejszego wspominam go tak milusio, przyznam. No i to, co też właśnie wartym zaznaczenia, no to ten utwór oczywiście dostał jeszcze wersję akustyczną, która jeszcze bardziej sprawia, ile jest w tym utworze wdzięku i uroku. Już nie wspomnąc o tym, że wersja akustyczna nawet pokazuje pewne zalety tego utworu. Wspomniałam już o nieco mocniejszych kawałkach, takich bardziej z mocą. To Bones Explode jest właśnie takim utworem, który jest potężnym bangerem. I to takim bangerem, że chyba był jednym z cięższych utworów, który trafił na przykład na Guitar Hero Live. Tak, ten utwór trafił na Guitar Hero Live, tej niedoszłej odsłony Guitar Hero, która umarła dosyć szybko, w przeciwieństwie do Rock Banda 4, który był dalej rozwijany aż do niedawna. Ale wracając właśnie to, co wspomniałem wcześniej, czemu jest ten bangerem, przede wszystkim jest on to bardzo mocny, oczywiście mocny przede wszystkim w zwrotkach, a w refrenach oczywiście dużo bardziej łagodniejszy względem właśnie zwrotek. Co prawda nieco mniej ciężko, ale nie mniej zajebiście jest właśnie Would You Still Be There, który oczywiście dla odmiany jest nieco bardziej taki, no bardziej ku stronę radia to idzie nieco, ale to jest z tych fajniejszych radiówek, które byś chętnie słuchał. Powiem tak, że tutaj akurat w refrenie widać tutaj przemieszanie oczywiście screamosów i łagodniejszych partii wokalnych i to działa naprawdę dobrze. No i te gitary są tutaj tu już dużo łagodniejsze, takie bardziej melodyjne i to czuć po prostu. Glass Hearts na początku oczywiście ma bardzo delikatne, łagodne sample, które nie zapowiadają oczywiście to, co nastąpiło później. Mianowicie screamosy tutaj zaczynają się i to strasznie potężne. Co prawda ponownie, tak jak w przypadku poprzednika, znowu mamy oczywiście bardziej melodyjne wokale, za którego chyba tym razem bardziej odpowiadał Aaron Powley. Zresztą postać Aarona Powleya jest o tyle ważna w tym zespole, że w późniejszym albumie Of Mice and Men dużo tu pomaga. Dużo bardziej balladowy i bardziej spokojny jest Another You, czyli utwór, który ma w większości właśnie elementy ballady. Tutaj lekko czuć tu smyczki, tutaj zwłaszcza pod koniec to widać. Aczkolwiek są takie bardziej screamowe momenty, no ale to widać też pokazuje to, że ta płyta raczej jest z tych bardziej przystępnych niż dla jakichś hardusów, którzy oczywiście zjedli niejedne zęby na w ogóle metalcore, czy to już dosłownie hardcore. No nie da się ukryć, że utwór jest bardzo ładny i naprawdę bardzo przyziemny. Utwór Break Free to jest takie troszeczkę mieszanka pomiędzy właśnie bardzo mocnymi screamosami i ten utwór dla mnie jest tu dużo mocniejszy względem poprzednika, bo tu mamy mocne screamosy Austina Carlina, a zarazem bardzo łagodnymi instrumentalami, które oczywiście sprawia, że utwór ten bardzo dobrze miesza właśnie słodkie, jak i mocniejsze smaki, które tam są oczywiście zawarte. Podkręcamy jeszcze bardziej gałkę mocy dzięki utworowi You Make Me Sick, który już akurat nie ma żadnych hamulców i na dodatek nie mamy tu takich
elementów bardziej instrumentalnych, a wręcz mamy bardziej takie już dużo z większą mocą, z większą pompą, jest tam więcej screamosów i jakieś tam melodyjne wokale są, ale ich jest tyle, co kot napłakał. Kolejnym utworem jest Infinity Dishonor, który swoją drogą jest jednym z najlepszych utworów na tej płycie. Jest nieco bardziej spokojniejszy, bardziej balladowy, ale jednak mający swój urok. Nie da się ukryć, że pod koniec pojawiają się screamosy, które dodawają nieco pikanterii. Ale to wciąż jest utwór, który bardzo się broni i chyba jest jednym z najlepszych utworów, jakie napisał Of Mice and Men. W nieco bardziej weselszym tonie jest oczywiście utwór You Are Not Alone, który jest nieco bardziej dostosowany do radyjek, ale to jest znowu z tych dobrych radyjkowych przebojów. Można by powiedzieć, że jest on całkiem przyziemny. No i tutaj jest bardzo mało skrymosów, są tam momentami krzyki, ale tutaj i tak dominują bardziej melodyjne wokale, zresztą same gitary też bardziej są ku melodyjności niż takiego typowemu metalcore'owemu sznytowi. Ostatni utwór o nazwie Space Enough to Grow to jest utwór, który akurat już nie zawiera żadnych screamosów i jest bardziej balladką, dużo spokojniejszą, gdzie oczywiście tutaj gitarki bardziej plunkają ją niż jeżeli grają, choć to nie oznacza, że to wada. Można przyznać, że jest to dość bardzo przyjemny utwór i taki zakańczający, po ekstremalnych momentami szybkich tempach przechodzimy do takich bardziej spokojnych i bardziej stonowanych tonów. No i trochę mniej więcej jest z tym Restoring Force, podsumowując oczywiście. Płyta bardzo przystępna jak na metalcore. Powiem szczerze, że jest ona dosyć lightowa jak na 2014, nie wspominając już o tym, że ona jest naprawdę była z tych radiowych i dzięki swojej przystępności znalazła bardzo dużo słuchaczy, no i też dzięki czemu Of Mice and Men też znalazł bardzo dużo też fanów. No jest to coś w rodzaju właśnie takiego metalcore'owego Vault Subrimal Verse, czyli przykład płyty, która jest całkiem przystępna dla laika i jednocześnie podobająca się fanom Of Mice and Men, którzy wówczas wtedy byli. I co prawda nieco takie łagodniejsze tony faktycznie zespół będzie uderzał później i to jeszcze za czasów, kiedy to jest właśnie wokalistą i basistą zarazem, Aaron Powley. I tutaj będzie to jeszcze bardziej wydaczniane. Co prawda w innej płycie z Aaronem Powleyem będą już więcej mocniejszych tonów, ale ostatnia płyta, jaką wydali, która nazywała się jakoś Indigo, czy tam Temporal, już dokładnie nie pamiętam, ale była ona fioletowa, jak dobrze pamiętam. Chciałbym sobie przypomnieć, ale wiecie, o jaką płytę tu chodzi. No była ona okej, była dużo łagodniejsza względem na przykład kład oczywiście poprzednika Echo, który jednak mimo wszystko bardziej mi się podobał, ale to też dało się jakoś słuchać. No, tu trzeba przyznać, więc widać, że te łagodniejsze tony no, sprawiły, że no, w sumie Restore Force nie jest już aż taki łagodną płytą z całej dyskografii, bo okazało się, że już zrobili łagodniejsze. Aczkolwiek dla mnie ta pozycja jest bardzo obowiązkowa do zapoznania się z Of Mice and Men na samym początku, tak samo jak ich najnowsza płyta, no i to Echo. Też polecam, jeżeli tak nie chcecie, a potem już możecie nawet do Carlina wskoczyć. No, tej płycie tam 10 na 10, ona jest obowiązkowa zdecydowanie. A za tydzień, bo w końcu przyszło, bo trzeba było się czymś zająć, a nie przychodziło, ale w końcu przyszedł Self Hell, What While She Sleeps. I tak, nie jest to pierwsza płyta While She Sleeps na tym kanale, no bo był już Brainwash, był już UER, był już Sleep Sociality. No, dojdzie do tego jeszcze właśnie Self Hell, który został niedawno w marcu wydany, tylko musiałam trochę na niego sobie poczekać. Można by powiedzieć, że jest ona naprawdę bardzo świetna, choć z czego słyszałem, płyty, opinie są mieszane, ale ja jestem z tych, co się ta płyta podobała, więc za tydzień Self Hell.